Witamy naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy Trans Expert. Pytanie jak zwykle od widza. Pani Karolinka ze Skierniewic pyta. Dozwolona według kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych wynosi 150. Proszę o odpowiedź, czy kierowca może mieć większą liczbę godzin w ciągu roku? Rafał. Może mieć. Nawet ustawa o czasie pracy kierowców już podnosi tą wartość minimalną do 260 godzin nadliczbowych, ale możemy naprawdę korzystać z maksymalnej wartości, jaką jest 416 godzin nadliczbowych w całym roku kalendarzowym. Tą wartość powinno się ująć w obwieszczeniu, regulaminie, w informacji do umowy o pracę dla kierowcy, tak aby wiedział, że jest taka dopuszczalna maksymalna wartość. I trzeba pamiętać, że ta wartość nie może powodować przekroczenia przeciętnie 48 godzin w okresach rozliczeniowych, 48 godzin pracy w okresach rozliczeniowych, bo wiadomo, że wtedy dochodzą już kary ze strony Inspekcji Pracy, to jest naruszenie przepisów. Więc 416 to jest maks, jaki może być u kierowców w transporcie stosowany, w przewozie zarobkowym również. Pamiętajcie tylko zapisać to w regulaminie lub w informacji dla kierowców. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.